Ponad 300 uczniów 8 klas szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu cieszyńskiego odwiedziło wczoraj 14 marca drugie liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Taka nasza akcja od kilku lat prowadzona dla kandydatów do naszego liceum. To Dzień Przedmiotów Ścisłych. Chcemy promować w tym dniu akurat przedmioty ścisłe, więc warsztaty dla gimnazjalistów, dla absolwentów szkół podstawowych, no z różnych przedmiotów. Mamy warsztaty chemiczne, mamy pokazy fizyczne, w kilku salach zajęcia warsztatowe z matematyki. Także myślę, że dużo się dzieje z przedsiębiorczości, oczywiście też z geografii. Zapraszamy kandydatów na ten dzień i cieszy się on olbrzymią popularnością. Tradycją jest, że impreza wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Matematyki oraz w obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. Kolejne dni otwarte już 11 i 15 kwietnia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.